Już jutro piątek 9 lutego, a to oznacza jedno. Wraca Ekstraklasa! Tak jest, w końcu. To jest mój taniec zwycięstwa. Specjalny prezent od sponsora kanału BetFan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł freebetu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. I z tej okazji, moi drodzy, dzisiaj robimy sobie mały przelot po według mnie najciekawszych transferach w tym zimowym okienku transferowym w Ekstraklasie oczywiście. Usiądźcie wygodnie, bo za chwilę odwiedzimy kilka pięknych miejsc w naszej Polsce, w naszej ekstraklasowej Polsce. To co? Jesteście gotowi? No to lecimy. A zaczynamy od Łodzi, bo tutaj mamy najsłabszą drużynę poprzedniej rundy, czyli ŁKS. Działacze nie przespali zimowego okienka i do ekipy Stokowca dołączyło kilka ciekawych nazwisk. O Rizie Durmisim wrzucałem już film na kanał. Mega mocne CV jak na ekstraklasę. Betis, Lazio, Nicea czy Salernitana. Wszystko fajnie, tylko Duńczyk ostatni mecz rozegrał prawie rok temu, 25 lutego w barwach Teneryfy. W sparingach ŁKS-u grał, strzelił gola Chojniczance, wpadła też asysta. W piłkę grać na pewno potrafi. Do tego doszedł jeszcze austriacki skrzydłowy Husein Balić, facet mocno ograny w tamtejszej Bundeslidze. Występował w Lidze Europy, w Lidze Konferencji i nawet bramki w nich strzelał. ŁKS jest jego pierwszym zagranicznym klubem. Na papierze wygląda naprawdę dobrze. Na kogoś, kto może rozruszać skrzydła. Wprowadzić trochę jakiejś fantazji, poczynania drużyny Stokowca, zrobić jakiś rajd, akcję indywidualną, trochę takiego, wiecie, boiskowego szaleństwa. Do tego do defensywy ŁKS-u ściągnięto środkowego obrońcę z Azerbejdżanu, Rahila Mamadowa, ostatnio w Karabachu, z którym zdobył 4 mistrzostwa kraju, do tego 15 występów w reprezentacji. Nie zdziwi mnie, jak z marszu wskoczy do podstawowego składu, bo przecież ŁKS w 18 meczach stracił aż 36 bramek, najwięcej z całej ligi. Do tego działacze dorzucili jeszcze defensywnego pomocnika z Argentyny, Tiago Sechiasa, który ostatnio występował w Bułgarii, a na wypożyczenie ze Szczecina do Łodzi trafił młody Irańczyk Jadegar Rostami. Ciekawe okienko w wykonaniu ŁKS-u. Tylko czy to starczy do utrzymania? Jeśli chodzi o naprawdę zaskakujące i ciekawe transfery, to według mnie konkurencję pozamiatał Radomiak Radom. W mazowieckim klubie trochę jakby grali w Football Managera. Do Radomia przyleciał skrzydłowy z Republiki Zielonego Przylądka Wagner Diaz. Facet swego czasu coś tam pograł w ligę, w poprzednim sezonie w Lidze Belgijskiej, 23 mecze, 4 gole i 1 asysta. Liczby nie powalają, ale w Ekstraklasie może pohulać na skrzydełku. Do tego dorzucamy 16-letni talent z Chorwacji, za którego Tottenham zapłacił prawie 14 milionów euro. Luka Vuskovic. Chłopak zostanie kogutem dopiero jak uzyska pełnoletność, a na razie będzie się ogrywać w Radomiu. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jak jesteśmy przy talentach, to do Radomiaka zawitał też 19-letni Guilherme Zimowski, brazylijski skrzydłowy z polskim obywatelstwem. Chłopak już wyraża chęć gry w reprezentacji Polski, ale spokojnie, może najpierw niech pokaże coś na boisku. A w momencie, gdy kręcę ten film, to mocno do Radomiaka jest przymierzany portugalski pomocnik Bruno Jordão, były piłkarz Lazio i Wolverhampton. Swego czasu Wilki wyłożyły na niego prawie 9 milionów euro. Uchodził za duży talent, ale w Premier League zagrał zaledwie raz w meczu z Chelsea w lipcu 2020 roku. Dzisiaj ma 25 lat i ta jego kariera nie ruszyła do przodu. Może w Radomiu udowodni, że nie warto go jeszcze skreślać. A z tej naszej czołówki ligowej, czyje transfery wypadają według mnie najciekawiej? Chyba jednak stawiałbym na Raków. Pozbyli się ku zaskoczeniu wszystkich Kitela, a do Częstochowy zaprosili węgierskiego pomocnika, Petera Barata. 21 lat na karku, wypożyczony z Ferencvaroszu, podobno bardzo pracowity, silny, taki do ekstraklasowej rąbanki w środku pola. Do tego wahadłowy ściągnięty ze Szwecji za 700 000 euro, czyli Erik Otieno. To piłkarz, którego przez lata chciałem kupić w Gent. Teraz miał ostatni rok kontraktu i mogliśmy pozyskać go na korzystnych dla nas warunkach, więc chcieliśmy z tego skorzystać. Wiem, że to piłkarz, który wyjątkowo dobrze pasuje do naszego stylu gry. Powiedział o Otieno w wywiadzie dla Weszło dyrektor sportowy Rakowa Samuel Kardenias. Do Częstochowy zawitał też znany z występów w Krakowie Matej Rodin. Ostatnio grał w belgijskim Ostende. 18 meczów i 1 gol. Jak już jesteśmy przy Krakowi, to Kraków na Częstochowie Częstochowę zamienił Jakub Myszor, do tego jeszcze młody Masiak i zastępca dla Kowacewicza, czyli Sachinowicz. Sporo się działo w Rakowie tej zimy. Czy to wystarczy do obronienia mistrzostwa? Według mnie nie. Możecie robić screeny. I tak na koniec zwróciłbym jeszcze uwagę na nowego Japończyka w Zabrzu, następcę Morioty, czyli Soichiro Kozukiego. Chłopak jest wypożyczony z Schalke i coś czuje, że może kontynuować dobrą japońską paczkę w Zabrzu. A w Jagiellonii ciekawie wygląda nowy napastnik, Kaan Caliskaner, ograny na boiskach drugiej Bundesligi, coś tam strzelał w dobrym wieku, bo zaledwie 24 lata, wysoki, bo ponad 1,90 m, silny, no brzmi jak profil napastnika, który w siłowej ekstraklasie może się sprawdzić. Do tego może być ciekawą alternatywą w ofensywie dla trochę inaczej grającego Pululu. I teraz na koniec mi się przypomniało, że zapomniałem o jednym piłkarzu, na którego też będę zwracać szczególną uwagę, a mam na myśli Danny'ego Trejo. Tak jest, maczeta zawitała do Kielc. Piłkarz, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten znany aktor, którego możecie przede wszystkim znać z roli oczywiście Maczety, o której już wspomniałem, ale Danny Trejo występuje też w masie różnych filmów, przede wszystkim to takie kino klasy B, C i D. Ale dobra, słuchajcie, nie o Dannym Trejo dzisiaj. W każdym razie na tego zawodnika z Kielc będę zwracał uwagę. Chodzi mi o to, że to były według mnie ciekawe transfery, ciekawe nazwiska, które pojawiły się tej zimy w Ekstraklasie. Czy one wszystkie będą wzmocnieniami swoich drużyn? Czy okażą się nowymi gwiazdami Ekstraklasy? Oczywiście, że nie, bo słowo ciekawy nie równa się często dobry. I później okaże się, że wśród tych nazwisk, które wymieniłem w tym filmie, na pewno będą jakieś niewypały transferowe, bo tak to zawsze się kończy. Zobaczmy chociażby na kasus transferu Kitela, który miał być wielką gwiazdą Ekstraklasy. Zresztą ja sam jarałem się tym transferem, bo mówię, Kitela kojarzyłem z boisk drugiej Bundesligi, z tej całej dyskusji o powołaniu do reprezentacji Polski. Sam w pewnym momencie nie ukrywam, że chciałem Kitela zobaczyć w środku pola w reprezentacji Polski. No i myślałem sobie, że on w tym Rakowie może pokazać kawał gry w piłkę, pokazać, że jest naprawdę niezłym zawodnikiem, a tu skończyło się tak, że Kittel po zaledwie pół roku wylądował w Australii. No więc słuchajcie, to, że coś zapowiada się ekstra i na pierwszy rzut oka wygląda ciekawie, jaramy się tym transferem, to nie znaczy, że później nie skończy się jakimś wielkim niewypałem transferowym. No to słuchajcie, to teraz tak, siadamy wygodnie i już w piątek wjeżdża na wstępie, mamy Stal Mielec, Puszcza Niepołomice, później kawał meczu, klasyk ekstraklasowy, czyli Ruch Chorzów, Legia Warszawa. Ja już się nie mogę doczekać. Emocje po prostu roznoszą mnie. Ja już się nie mogę doczekać atmosfery polskich boisk, właśnie tych nowych piłkarzy, których będziemy mieli okazję oglądać. No i zobaczymy, kto się nadaje, a kto nie. Dopóki piłka w grze, czy ŁKS i Ruch się utrzymają, kto spadnie, kto zostanie mistrzem Polski. Ja już nie mogę się doczekać. Życzę Wam przede wszystkim udanego weekendu z Ekstraklasą. Oglądajcie, komentujcie i czekajcie na kolejny film, który wjedzie na kanał już po weekendzie. No więc na koniec klasycznie od Lipińskiego. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i do zobaczyska. Pa!